Siemanko wszystkim, witam Was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, przed Wami 38 już odcinek z Farming Simulatora 22, z pierwszej serii, w której jeszcze niedawno zaczynałem swoją przygodę z farmingiem, jak i z rolnictwem, wszystko na Waszych oczach. Dzisiaj moi drodzy skupimy się na temacie ogólnie olejarni, ale co za tym idzie oliwek oraz słoneczników. Tak, jak zapowiadałem, bo tutaj na tym polu jeszcze parę odcinków temu były sobie winogrona, z których no zrezygnowaliśmy, bo nam kompletnie one się nie podobały. Tutaj mamy właśnie też i maszynę do oliwek. Muszę się zastanowić, jak do, do tych oliwek jakiś garaż wybudować. Myślę, że można by go gdzieś tak, może gdzieś tak tu postawić, żeby też z domu jakoś mm, ładnie wyglądał. Zobaczymy. Mamy owieczki. No, powiem wam, że owieczki są naprawdę. Fajnym biznesem, jeśli chodzi o zwierzęta. Póki co, chyba najbardziej opłacalnym. Cóż, mamy wełnę poprodukowaną. Czasu nie przyspieszam, bo się a, pokichamy, że tak powiem. I teraz tak, moi drodzy. Pierwsza rzecz. Mamy te oliwki. Oczywiście nie będziemy ich zbierać ani nic, bo one jeszcze nie są gotowe do zbioru. Dopiero co je posadziłem. Wiadomo, teren tu będę musiał jeszcze wyrównać. No ale to są takie rzeczy kosmetyczne. Pierwszą rzecz, jaką w ogóle musimy sprawdzić, moi drodzy. Oczywiście, będziemy kupowali pole, bo ja dwa, poza, poza odcinkami zrobiłem dwie rzeczy, to znaczy zrobiłem jedno olbrzymie pole na buraki cukrowe, zrobiłem pole na pszenicę, no i widz również napisał, żebym, no może zrobił też to na odcinku, jak te z tych wielu pól robię jedno pole. Proszę bardzo, no gdzieś tam będę oczywiście to pauzować, bo będzie to czasochłonne dosyć. Ale zrobimy to na odcinku, także będzie to taki dość, bym powiedział, odcinek łączony. Przy czym mamy mały problem, widzowie, bo słoneczników niestety nie posadzimy w maju. Może nam się uda, ale wątpię. Oliwki akurat w maju się sadzi, więc jest git, oliwki są już posadzone, mm, ale możemy zrobić powiedzmy, że przygotowania i jakoś tam czas przesunąć. Chociaż, jak przesuniemy ten czas, to niestety, ale nam będą dość mocno tutaj. Produkcja będzie wpływała, będzie trzeba zwierzęta karmić, więc to jest dosyć na tym etapie, słuchajcie, kłopotliwe. No, na pewno nie będę już sadził winogron, to jest jedyna rzecz, z której chcę zrezygnować. Jeszcze widzowie, tak jakbym miał być raz szczery, to nie sadziliśmy nigdy kukurydzy, ani jej nie kosiliśmy oczywiście. Nie sadziliśmy słoneczników, soi, z ziemniaków to w ogóle kompletnie, chociaż ja uwielbiam, no my Polacy generalnie uwielbiamy ziemniaki. Są one super, natomiast one tutaj nie mają zastosowania do niczego, co by było nam potrzebne. Także też ziemniaki to sobie podarujemy, widzowie. Burak cukrowy jest zasadzony, rośnie, także czekamy na zbiory. Jest ogromne pole z burakiem cukrowym. Wiadomo, cukier jest nam potrzebny do naszych zakładów produkcyjnych. Kwestia jeszcze zastanowienia się z tą bawełną, ale z drugiej strony pytanie: po co, skoro produkujemy tyle wełny z owieczek. Że ja nie widzę sensu jeszcze dodatkowo produkować bawełny. To jakby nie ma sensu najmniejszego, bo tej wełny my mamy nadmiar i tu nie ma żadnej kompletnie różnicy przy produkcji z tego co zauważyłem. No, sorgo um, też jeszcze nie robiliśmy. No, oliwki, winogrona już mieliśmy do czynienia. Topola, no, trawa to wiadomo, no, jeszcze jest, jest rzotkiew. Także generalnie ja bym się tu skupił właśnie na oliwkach i. Na temacie olejarni, ale zerknijmy sobie, bo, moi drodzy, sprawa wygląda tak. Mój pomysł jest taki. W tym otoż tutaj miejscu, tak jak widzieliście, oczywiście wybudowałem te fabryki ubrań, ale tu sobie stoi olejarnia, którą możemy kupić, i pewnie kupimy. I ja mam taki pomysł: czy czasem nie wyburzyć tych dwóch hangarów, czy cokolwiek to jest, i tutaj też olejarni własnej um, nie wybudować. Ale na pewno w tym odcinku kupimy tą olejarnię. Niech będzie jedna fabryczna, żebyśmy mieli też jakiś budynek, um, moi drodzy, własny. Także proszę bardzo, zakupione. Zajrzyjmy teraz. No i oczywiście będziemy tutaj, teraz jak już jest nasze, to ten płot możemy powywalać. Coś tu możemy pomyśleć, żeby to troszeczkę jakoś fajniej wyglądało. I myślę, że z tych hangarów zrezygnujemy i tu też olejarnie się wybuduje Zależy czy ta olejarnia nam jest aż tak widzowie potrzebna. Ja tutaj też nie jestem do końca przekonany, bo generalnie oliwa z oliwek zerknijmy może do naszych tutaj produkcyjnych zakładów, no bo tutaj wiadomo w ubrania, o zobaczcie ubrania są na full. Więc generalnie, o miód muszę jeszcze dostarczyć. W ciastkach też nic takiego nie jest potrzebne. No rodzynki kupujemy, rodzynki kupujemy, bo y, widzowie zrezygnowałem kompletnie całkowicie z winogron. Nie chcę do tego tematu wracać. Jeśli chodzi o cukier, potem w mlecznych nigdzie nam nie jest potrzebne. No tu jedynie soja i owiec, no ale to na razie kupowałem. E, w lodach też nic takiego nam nie jest potrzebne, więc w zasadzie tylko chyba z tego co widziałem to przy pizzy e, potrzebujemy oliwę. Z oliwek. No, raczej nigdzie indziej nie. A bo tu jest nasz młyn, no właśnie. Olejarnia, czyli słoneczniki, rzepak, oliwki. No to dobrze, widzowie. No to ja myślę, że to, to daje nam jakiś tutaj kierunek, ponieważ słoneczniki posadzimy, oliwki mamy posadzone. A myślę, że wrócimy też do, do tematu rzepaku. No, z tego względu moi drodzy, że. Mm, ten rzepak kosiliśmy na początku serii. Fajnie by było, myślę, do niego wrócić, po to, żeby tutaj go dać. I tutaj w ten sposób będzie. A tu jest właściwie oliwa z oliwek tylko potrzebna, czyli w zasadzie olej rzepakowy nie będzie nam do niczego potrzebny, bo to też jest kwestia wykorzystania. Czyli no moglibyśmy ten rzepak zrobić, no ale znowu pytanie po co, nie? Znowu pytanie po co no i więcej tutaj już reszta to są ubrania wiecie co no to musimy sobie widzowie teraz pomyśleć czyli tylko olej oliwa z oliwek a swoją drogą tylko kurczę my tu nie mamy tego ciągnika byśmy pojechaliśmy na strajk ciągnikiem. I teraz weź się domyśl które to było oj to no nic idziemy odzyskać ciągnik widzowie bo pojechaliśmy na strajk robiliśmy strajk żeby solidaryzować się z polskimi rolnikami. Hmm, to ja muszę tą przemyśleć widzowie, bo w takim razie rzepak nie będzie nam aż tak potrzebny do niczego. Jeszcze zobaczymy, co ewentualnie możemy wyprodukować. Jeszcze sobie zerkniemy. Ten wał może nam być potrzebny. Aha, bo do, tamte maszyny mamy. Dobra, tamte maszyny widzowie mamy, ja nie wiem, który to był ciągnik teraz. No dobra, załóżmy, że ten... Oby. Nie, ten ma paszę mineralną. Chyba to jest pasza. To do czego to było? Do, do kur? Nie wiem czemu, co ta pasza robi w środku. Czekajcie, bo już teraz mam tyle tych ciągników, że się pogubiłem, który był do czego. Tam raczej nie, aczkolwiek może ten? Ja sobie je wtedy jakoś jeszcze malowałem, ale... Ten jest pusty. Dobra, jedźmy tym, zobaczymy, czy zapakujemy. Możliwe, że żółty brałem do oliwek, już nie pamiętam. Ja też starałem się po kolorach. widzowie sobie troszeczkę tutaj. Tamten na pewno, nie, tamten jeden był. A dobra, a czekajcie teraz, jak ja tu przejadę. Sam się zabarykadowałem. oj, musimy objechać. <śpuszczamy> Załóżmy, że to mógł być ten. I tak zapowiadałem, że prawdopodobnie będę na nowo wszystkie maszyny kupować. Mamy tyle kasy, chociaż zobaczcie, znowu z 2 miliony zeszło. I to Wam zdradzę, że. Na sadzenie tych drzew oliwnych, na oliwki. Chyba około dwóch milionów wydałem. Jeden taki rządek, który sadziłem tych oliwek, kosztował 41 tysięcy. 41 tysięcy euro, jeden rządek. Także... A rządków posadziłem już nawet ciężko jest mi w tym momencie powiedzieć ile. No, pewnie około 40, spokojnie. Także niecałe 2 miliony na to mogło pójść. Czekajcie, tylko gdzie my mieliśmy jechać z tym tu nie. Tutaj był ten silos. To od razu byśmy sobie te oliwki, słuchajcie, które mamy, dostarczyli. Bo ja je, pamiętacie w odcink parę odcinków temu, jak zbierałem te oliwki, to je do tego silosa tutaj wy wypróżniałem. Ale mam nadzieję, że da radę. Pszenica nie, jęczmień, owiec, rzepak, sorgo, winogrona nie, ale mamy dużo tych oliwek, 500 tysięcy oliwek mamy. No proszę. Także je tu wypróżniałem, a powiem Wam szczerze, tak jak jeszcze tutaj rosły te oliwki, no musiałem się nakręcić strasznie i strasznie mi się niewygodnie to zbierało. Natomiast, natomiast zbierałem. Zbierałem wytrwale. Teraz chcę być bardzo wygodnicki, więc w rzędach prostych sobie rosną, w długich rzędach. No i nie będziemy widzowie inaczej już się w to bawili. Jeśli chodzi o oliwki, także ten zostanie tu silos. Możliwe, że jeszcze jeden wybuduję gdzieś tam na końcu, żeby nie jeździć tak. To musi być wygoda. Co zrobię tutaj jeszcze na tym? Może nawet zostawię, słuchajcie, może przy drodze parę drzewek posadzę przy murze, a tutaj zostawię po prostu tą trawę. Choć generalnie trawa, słuchajcie, do koszenia na owieczki, na karmienie owieczek, to na razie mi nawet starcza z tego miejsca, gdzie, gdzie mieszkamy, gdzie mamy dom. A, i ta budka, którą tu widzicie, tam między drzewami, między wieżbami, to jest taki fajny ul. Na 36 yy, uli. Także to jest ul dla pszczółek? Nie wiem, tak sobie posadziłem, stwierdziłem, że fajnie będzie. Jak, jak któryś z gości będzie nie, niegrzeczny, pójdzie w krzaki się wysikać, tego pszczoła urządli. <grym> tak sobie założyłem. Dobra, może do pełna nie będziemy ładować, bo to bez sensu nie wiem, czy to tam w ogóle wejdzie do tej. Naszej olej, chociaż nie załadne są te oliwki, one w ogóle jak oliwki nie wyglądają, no ale to też sobie darujmy. Także olejarnia kupiona, czy kupimy jeszcze jedno? No nie posadzimy kurczę słoneczników, tylko teraz też się zastanawiam, właśnie po co mi słoneczniki i do czego mi olej słonecznikowy? Musielibyśmy przejrzeć, co my w ogóle, słuchajcie, mamy tutaj za możliwości, widzowie, bo to nie jest tak, że ja sobie coś posadzę, bo tu jakby każde działanie ma jakiś, yy, jakieś. Tutaj uzasadnienie, prawda? Dobra, wyładujmy te oliwki. To słuchajcie, wejdziemy sobie w sklep, moi drodzy, w budowę i się zastanowimy. Pierwsza rzecz, produkcja. Jakie my tu jeszcze mamy fabryki? No mamy jakąś biogazownię, która z gnojówki nam robi... A, jakiś gaz. No ciekawa sprawa. To ja bym z, ciek ja bym z ciekawości, słuchajcie, to... Też kiedyś spróbował, bo gnojówki mamy takie nadmiary, że nie jesteśmy w stanie jej wykorzystać. Piekarni mamy dużo, cieśla jest, mleczarnia, to już wszystko było. Młyny zbożowe są dwa i produkują ładnie nam mąkę. Przędzalnia to było ostatnio, cukrownia jest, zakład krawiecki jest. Fabryka płatków zbożowych. Dostarcza się miód, rodzynki, kukurydzę albo owies i powstają płatki zbożowe. To mnie też ciekawi. Aczkolwiek rodzynki myśmy musieli kupować, no ale byłby to też w jakiś sposób pretekst do tego, żeby na przykład owiec zasiać, bądź też kukurydzę. Mielibyśmy fajny temat. O, olejarnia, czyli słoneczniki, rzepak i um, oliwki i tworzą nam te, nam te oleje. No ale tak średnio. Tutaj winogrona sobie odpuściliśmy. piekarnie już mamy niejedną. Niektóre się słuchajcie powtarzają, bo mam niektóre budynki. Jeszcze też pościągane z tego mod No, przędzalnia to wszystko było. Chociaż ta przędzalnia. Aha, bo ta przędzalnia też jest taka. To no, też źle nie wygląda, ale tamta jest myślę, że ładniejsza. Taka nawet ładna. No, bez znaczenia, Już zaraz będę burzył. Nie, nie, nie. Na razie nic nie przebudowujemy jeszcze. Słuchajcie, na przebudowy przyjdzie czas. Hmm, te sobie bym podarował, bo jakby nie korzystam. Fabryka masła. Coffee, to tam mamy. Fabryka czekolady też była. O, właśnie fabryka ubrań, których wybudowaliśmy w końcu. Ile tych fabryk ubrań? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć fabryk ubrań, widzowie. No właśnie, te Koki Faktory. kuki Faktory to też mamy sporo. Mleczarni, no tutaj. O, tu jest jakaś fabryka, słuchajcie, jeszcze deserów. Ale ona nic tu nie potrzebuje takiego nowoczesnego. Można by jedną wybudować gdzieś. Fabrykę deserów, tylko nie mamy miejsca. Słuchajcie, gdzie by ta fabryka? Czy tutaj gdzieś o Tutaj nie bardzo. Nie, no nie będzie miejsca. Przy czym byłby, byłaby to ciekawostka do zobaczenia z tą fabryką deserów. Tu bym nie chciał, bo mleki, mlekiem tak daleko jechać to bez sensu. Znowu produkcja cukru. To wszystko mamy. To jest sojowe jakieś drinki. Niekoniecznie bym chciał, może. Nie wiem, czy bym chciał. No, mamy jeszcze coś takiego z rybami, hodowla ryb, ale to bym bardziej wiecie co postawił gdzieś, żeby po prostu sobie stało. Jakoś mi nie. Naprawdę nie zależy specjalnie. To wybudowałem i powiem Wam szczerze, zupełnie nie wiem co to jest. Fabryka lodów. No, tutaj mieliśmy te juice faktory, chociaż do, do, do soku pomidorowego jak najbardziej spoko, ale winogrona sobie podarowaliśmy. Nie mamy ostatecznie tej fabryki soków, ale może, może, kto wie. O, jeszcze jest fabryka majonezu. Widzowie, patrzcie, to to jest fajne, bo dostarczamy olej słonecznikowy. To to jest odpowiedź na nasze. Olej słonecznikowy, olej rzepakowy albo olej z oliwek z oliwek. I jest fabryka i wodę i jajka, znaczy jajka. O, widzicie i to by była odpowiedź. Ten majonez, tylko nie wiemy ile, jakie są ceny sprzedaży majonezu. Ale to by była ciekawostka i to by była motywacja, żebyśmy wszystkie trzy rodzaje oliwy mogli produkować w olejarni. Czyli fabryka majonezu, ok. Ja tak się w ogóle zastanawiam, jakby te budynki tu zburzyć. Nie wiem, czy jeszcze jednej olejarni tu nie postawić. No wtedy odbiedy. I ta fabryka majonezu, ona jest tak mała, słuchajcie widzowie, tak malutka, że ona mogłaby sobie stać, tu nawet strzyby sobie mogły stać od odbiedy. Nawet kawałek dalej, bo ja bym tutaj powyburzał ile się da. No to nic takiego ciekawego tu nie jest. Przejmujemy teren naprzeciwko owiec i tutaj mamy dużo terenu do działania, czyli olejarnie mogły być od biedy dwie, jeśli jedną zapełniliśmy. No i wiecie, że my tu już więcej nic nie mamy. Papier jakoś tak nie do końca, no pizzerii mamy sporo. Wiejski tartak, no i tu już chyba są wszędzie, tylko i drodzy tartaki. Tak, i tu jest mleczarnia. I to znowu jakieś tam te. I tutaj, aha, no to jest produkcja cukru. To niekoniecznie, no bo cukrownie to mamy. To jest do tych, do tych cukierków. Chociaż powiem wam, że nawet bym to chętnie wywalił. To bym chętnie wywalił. Młyn mhm, zbożowy, swoją drogą bardzo ładny. Bardziej bym go jako, ja bym go bardziej widzowie postawił, powiem wam szczerze, jako ozdobę gdzieś. Szkoda, że tam nie wchodzi niestety. No i cieśla, i cieśla, i się kończy. I teraz punkty skupu widzowie. No to trzeba to się zastanowić, czyli yy, okej, okay, idziemy w kierunek oliwy, na przykład z oliwek. Można pomyśleć o tych słonecznikach jak najbardziej. Jak najbardziej, i nam się temat powoli będzie kończył. Czy tym my tu mamy cenę? Słuchajcie, do zobaczenia tego majonezu. Bo teraz tak zobaczmy. Oliwki. Nie, nie chcemy oliwek sprzedawać, bo wiadomo, że się nie opłaca. Słoneczników też nie chcemy sprzedawać. My już teraz idziemy w grubą, tutaj widzowie, produkcję. Tak więc, tak więc, o, ubrania sprawdzaliśmy w poprzednim odcinku, fajnie wychodzą. Tutaj, jak widzimy, już jest troszkę spadek ceny, ale to i tak jest całkiem niezła cena. Bo jeżeli byśmy chcieli oleje, na przykład olej słonecznikowy, olej rzepakowy, czy oliwę z oliwek, w ogóle oliwa z oliwek, zobaczcie jaka jest cena, jeżeli byśmy chcieli ją samą w sobie sprzedawać, tak? Więc jestem ciekaw tego majonezu, bo to jest chyba jedyne, do, jakby mówię, potrzebna nam będzie oliwa z oliwek do, e, do pizzerii i nie widzę więcej jako półskładnika, niestety widzowie. Więc jedyne co mamy, tu są jeszcze te takie jakieś desery. No, takie te ceny. No są, bo są, jak widzicie. No, niektóre tanie, niektóre droższe. Tak jakby. Ja tutaj teraz bardziej idę w. Już idę w konkrety, nie widzowie? Tu już idę w konkrety. Tu jest jakiś kompost, ale nie możemy. Ryba też nie jest napisana. Majonez. Aha, czyli byśmy musieli punkt skupu do majonezu. Wiecie co? No, widzowie, przecież możemy sobie na próbę wybudować najwyżej zburzymy. To szukajmy punktu skupu do majonezu. Bo, 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 bo. Przypuszczam, że jak mam majonez ściągnięty, no to. Powinno być. Powinno być. Bo dlaczego by nie? To raczej by było, wiecie co? To jest do ciastek, to nawet wybudowałem, to pewnie będzie taka jakaś mała, dziwna. Aha, takie jest do sprzedaży ryb, Ok. Czyżby to? Majonez. Dobra, słuchajcie, dla próby to już możemy postawić gdzie chcemy. Bo chodzi o to tylko, żebyśmy cenę mogli dzięki temu zobaczyć i zobaczmy majonez. O kurde, widzowie, 43 tysiące za majonez, idziemy w to, my idziemy w to, widzowie. Poczekajcie, niech już ta produkcja się uruchamia. To słuchajcie, idziemy konkretnie w majonez, bo mamy motywację. Czyli robimy taką sytuację. Oliwa z oliwek. Włącz. Yy, włącz. No jest włączona, tak? Włącz i oliwa z oliwek, yy, dystrybucja. Oliwa z oliwek, żeby od razu do pizzerii nam szła. Ale jak widzimy, mamy tutaj oliwki, mały, mały poziom. Więc wiecie co widzowie, to już jesteśmy pewni, Skorzystamy troszkę z pomocy moda. Dobra, czyli ten budynek, który zbudowałem, można usunąć. Chwilowo, oczywiście. Tylko czekajcie, muszę sobie ściągawkę e, ściągawkę ściągnąć. No to moi drodzy, zaraz się przekonamy. Czyli budujemy y, przynajmniej dwie olejarnie. Tego już jestem pewien, bo. Bo słuchajcie, tych olejarni zdecydowanie, no zdecydowanie nam się olejarnie po prostu przydadzą. Okej, okay. tu jeszcze jakiś dziwny fragment został w budynku. Widzicie na własnych oczach jak ja to burzę, chociaż potem sami widzicie, że zostają, nie? To, 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 to nie da się tak Więc jakiś tam billboard coś ukryjemy, ale, ale nie wszystko. Dobra, na razie tyle. Na razie tyle. Oj, widzę, że będzie trzeba teren wyrównać, bo jest coś z terenem nie, nie halo. No także inwestycja. Dobra, to, to koniecznie będzie trzeba usunąć. To słuchajcie, trzy budynki do olejarni, bo jeśli będziemy tych oliwek dużo zbierali, a będziemy, to jak najbardziej tak. No i skoro majonez, a tym bardziej, że jajek mamy w nadmiarze widzowie, bo nasze kury jajka znoszą, prawda, także to mi idealnie pasuje taki układ. Więc w tej sytuacji, a to sobie tutaj ten płot też wywalimy, więc w tej sytuacji, drodzy widzowie, jest to idealnie motywacją dla mnie też, tak? Jest to dla mnie, widzowie, ogromne, ogromną motywacją, żeby właśnie tymi słonecznikami się zająć. Oczywiście nie pochowamy, słuchajcie, tych, tych słupków, to znaczy pochowamy, ale one za chwilę i tak wrócą, nie? Także, ale one są powiedzmy, że nieszkodliwe, więc to akurat. Akurat to tam jest pikuś. Yy, po, 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 te kontenery mogą nam przeszkadzać. O, jakaś sterta palet, dziwna. Co, po jednej palecie nie mówcie, że ja mam usuwać. Serio? A czekajcie, a nie da się przez delayta Nie da się przez delayta Uuu, to tutaj taka sterta palet. No nic, to to już poza odcinkiem zrobię, widzowie, bo to jakby nie do końca tutaj mi się chce was zamęczać, ale zobaczymy sobie jak to tutaj. No mogłem się spodziewać, jak usunę kontener, to będzie w nim. No coś tam w nim będzie, no tutaj nie wiem po co to, co to tutaj jest za płotek i, i czemu on służy. Tu chyba jakaś rzeczka płynęła. W każdym razie. You can przejmuje miasto, widzowie. Oczywiście dla dobra mieszkańców, no bo też tworzymy miejsca pracy. Wiadomo, że w fabryce majonezu ktoś tam będzie musiał pracować, jak najbardziej. Ja tym ludziom bardzo chętnie dobrze płacił. Tutaj co to za dziwactwo wystaje, A tego się chyba nie da schować. No niestety. Dobra, zaraz zobaczymy. Tego się nie da, nie mówcie, że tego się nie da. U, to będziemy musieli tu się mocno napocić, żeby to zbudować, bo wiecie, to budowanie to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Czyli tak, czyli ja bym chciał mieć trzy olejarnie. One, I to będzie motywacja, tylko spróbujemy oczywiście jeszcze to pole zrobić pod słoneczniki. I myślę, że to będzie fajnie, bo tutaj będzie blisko do olejarni. I ewentualnie nam jeszcze wtedy zostanie ten rzepak. Nad rzepakiem się zastanowimy jeszcze. I wtedy fabryki majonezu są małe, więc nawet można je gdzieś za olejarnią wybudować. Zobaczymy, dokąd ja tu mogę budować. Bo powiem Wam, że według mojego planu. Aha, to jeszcze miałem usunąć. No dobra, to to jeszcze sobie usuńmy. Nie wszystko się chyba da. Ale zobaczymy, co tu się da usunąć. Nie potrzebujemy tu żadnych krawężników. Sami możemy własne krawężniki. Dobra, i teraz tak widzę. Teraz tak. pierwsza rzecz to jest pewnie równanie terenu. Równanie terenu terenu i to też tutaj może według tego uwielbiam słuchajcie takie rzeczy projektowe uwielbiam to mnie tak słuchajcie kręci. Tam później się przy, przy, przy drodze wiadomo że to wygładzi o to się nie bójcie mi tylko chodzi żeby mieć pewność że. Że tu wszędzie po prostu jest równo o. Taką chcę mieć pewność, że wszędzie jest równo i że możemy budować, a przy drodze się jeszcze później jakieś gładzenie zrobi, więc to o to też się nie bójcie. Mamy trochę jeszcze miejsca, przejmujemy, słuchajcie, tą całą część moim takim byłoby założeniem, żeby tą całą część tutaj, słuchajcie, widzowie, aż do torów przejąć. Czyli zobaczcie, ile my tu mamy tak naprawdę terenu, a tu jest jeszcze coś, co można kupić, ale to była chyba przetwórnia winogron, a jej byśmy... Zdecydowanie nie chcieli. Dobrze, to czyli olejarnie muszą być obok siebie. No to już nie przestawimy. Fabryka tych ubrań musi tutaj być, więc ten wjazd jest spoko ogólnie, wyjedziemy, czyli żeby za blisko. I teraz albo olejarnie wstawimy równolegle tam, usuwając te kontenery, albo tu przy drodze. Zobaczymy, jak ta olejarnia widzowie wygląda, bo my sobie możemy gdybać. Co to było? To było coś takiego. Olejarnia a to, czyli to jest wszystko na ten wzór wiecie co no to wtedy aha no zobaczcie czyli nam kontenery aż tak groźne nie są. Wiecie co no to my to możemy ten samochód i tak już nie wyjedzie stamtąd to olejarnie mogą sobie tam stać a, w, a majonezy są. Słuchajcie widzowie majonezy są. Jakby to powiedzieć wam. Nawet, no nie, nawet mogłyby być obok siebie, nawet bym ten, słuchajcie, nawet bym mógł ten samochód zakryć. Aczkolwiek, żeby nie było jakiś jaj, dla świętego spokoju, usunę te kontenery, żeby tam nam się coś przypadkiem nie, nie wysypało. To plan jest bardzo prosty, widzowie. Zrobimy trzy olejarnie. Żeby one na pewno nam te oleje, żeby produkowały, żeby jedna na 100% produkowała i nam pizzerię zape zapełniała, tak. A na przykład dwie kolejne, żeby, tam nie wiem jeszcze co robiły, zobaczymy. Fabrykę majonezu możemy wybudować przy głównej drodze, bo ona jak widzicie jest mała i nie ma z tym problemu. Tylko teraz tak, jak będziemy budowali, to te palety nie będą nam przeszkadzały. Jedynie to nam może przeszkadzać, ale ja tu chyba tego. Da się. Widzowie, da się. Czekajcie, tu było jeszcze coś. Tu też się da? Tu już się nie da. Da się. Da się. Dobra. Do tego już się nie da, nie? Ale ta, ta paleta stojąca, no to myślę, że można by ją tyknąć. Jakbym chciał te palety pousuwać, to jeszcze zawsze opcja zapakować je na samochód, nie? Je gdzieś wywieźć i zrzucić. Ale powiem Wam szczerze, że chyba zabudujemy te palety. Czyli tam dalej się nie musimy niczym martwić. Lampy to już raczej się nie da, widzowie. Bo to niestety te lampy... Widzicie, lampy to już jest takie dosyć... Dosyć kłopotliwe. Tak jak jeszcze da się te różne kominy... Czy cokolwiek to było, to lampy niestety zostają. I dlatego moją rolą zawsze jest... Jakoś to fajnie zrobić. Dobra. Wyrównany teren mamy. Pa, 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 pa. No to to może te już też tutaj do równego usuńmy, bo już mamy plan na to wszystko. I teraz tak. Olejarnie, słuchajcie, mogą jak najbardziej być sobie... To było to. Tak? dla pewności olejarnie. Słuchajcie, olejarnie mogą sobie być... O, proszę. Jedna obok drugiej. Tu naprawdę to jakby nie przeszkadza i w ten oto sposób widzowie to zbudujmy cztery, znaczy żeby były łącznie cztery, nie? Oj, 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 oj. Tutaj tak nie do końca chcę, o teraz, dobra, żeby były sobie cztery olejarnie, czyli tu będzie jakiś taki fajny wjazd i olejarnie mamy um, do wypakowania, a może pięć olejarni? Jak już grubo to grubo, co widzowie, co myślicie? Za chwilę zobaczymy. I Zobaczmy teraz tą fabrykę majonezu. To było to? Nie, to była piekarnia. To było takie malutkie jakieś. Mm, 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 mm. Nie, to było malutkie, ewidentnie malutkie. To. Majonez. I tu będzie nas tylko interesowało, gdzie mamy dostarczyć towar. A, bo majonez ma taką dostawę. Hmm. Ale wiecie, my to będziemy, widzowie, moi drodzy, wywozili. Może być w ten sposób. Bo my to będziemy przecież manikiem przewozić. A zresztą nawet to będzie się chyba dostarczało automatycznie. Więc tak naprawdę nie musimy się o to martwić. Tu zostawmy sobie troszkę większy wyjazd, jakby co. Już tak na wszelki wypadek. No nie no, kawałek płotu się usunie. Zostawmy tyle. Ja bym proponował, słuchajcie, tyle, żeby tutaj jednak ten... Wyjazd był, żeby nie blokować i teraz tak, na wszelki wypadek, oj, ale chyba wiecie co, chyba trochę nie bardzo, abym jednak ja miał tego pewność stuprocentową, to muszę chociaż tą białą linię zobaczyć, oho, no tak będzie lepiej, widzę, tak będzie lepiej żeby wiedzieć po prostu, ile mogę się panoszyć, nie, do którego momentu, bo ja i tak się tu, słuchajcie, panoszę się strasznie, ale sami widzicie, że miasto na tym korzysta. To może, słuchajcie, żeby też nie było czasem jakichś tutaj potem rzeczy, że się nie da czegoś poprawić, to ja może zrobię jeszcze jedną rzecz, a mianowicie malowanie i tradycyjnie ja zawsze wszystko kamieniem robię też nie wiem, jakoś, chociaż tutaj możemy tym jakby betonem. Tu możemy betonem. I później się trawę posadzi w miejscach, gdzie, gdzie będzie trzeba, ale żeby nie było jakiś jaj, to ja już to wolę wszystko tutaj jak leci, zamalować. Betonem, słuchajcie. Dobra, jest, mamy to. To teraz tak, jeżeli już widzimy, to produkcja i jeszcze raz ten nasz majonez. Majonez kielecki mi się kojarzy, mimo że wiem, że są inne, ale no to jest taki słynny, nie? Majonez kielecki. Jest swoją drogą bardzo dobry. Lubię majonezik. I teraz widzowie, tam żeby był wyjazd i my tu do majonezu raczej nie będziemy musieli tych olei dostarczać, bo przypuszczam, że one się same dostarczą. Z drugiej ze strony to nie musi tu być tu przy olejarni bezpośrednio, bo te majonezy równie dobrze mogłyby... Wiecie, sobie stać tutaj w rządku na przykład. Tylko musimy mieć miejsce do odbioru majonezu, i to jest podstawa, nie? Tam żeby wjechał nam. Bo już Majonez, znaczy nie no, jednorazowo musimy mieć miejsce, bo później będziemy już sprzedawali automatycznie. Aż później tego nie będę sprzedawał. Ale zastanawiam się, kurczę, czy ten Majonez jednak faktycznie by mi tu nie pasował. Hmm. Nie mam zdania, widzowie. Z drugiej strony, może tutaj bym sobie nie, nie wiem, czy taką ciasnotę, słuchajcie, bym chciał robić. Zobaczcie, to by była ciasnota tutaj. Znaczy przejazd jest. No, dobra, spróbujmy na razie tutaj. A potem się pomyśli, co dalej. Jeszcze coś dalej miałem robić, już nie pamiętam. A bo się i zaraz jeszcze jedną. Będzie pięć olejarni. I potem tylko punkt sprzedaży tego majonezu. Słuchajcie, moi drodzy, kochani. Bo jeżeli tak by ten, ten, stał, no wjazd jest do olejarni, żebyśmy dowieźli, no to nie jest, że jest ciasnota, jest okej. Okay. Tylko kwestia, w którym miejscu my zaczniemy, a myślę, że powinniśmy, aha, bo ja zaraz siebie, czekajcie, to ja się muszę przesunąć, bo zaraz siebie. Dobra, to może tak dla bezpieczeństwa tutaj już usuńmy te, te płoty, bo i tak będziemy musieli je usunąć, więc po co na one? bo jakieś nie wiadomo po co znaki drogowe. U mnie nie, nie ma potrzeby znaków drogowych. Dobra. Żarciki oczywiście, widzowie. Sucharskie żarciki. Dobra, to przyjmijmy, może, że zaczniemy równo z tą, z tą latarnią. I, I to by było całkiem, słuchajcie, mm, według mnie spoko. Zobaczcie. Zaczniemy sobie tak, czyli tu w razie czego jest na dostarczenie, a tam są palety. No to powiedzmy, że tak byśmy tutaj sobie zaczęli. V. Tylko, żeby dostarczyć w razie W, gdyby się okazało, że. Gdyby się okazało, słuchajcie, że. Nie wiem, jakoś dziwnym trafem to się automatycznie nie dostarcza. No to wiadomo, że sobie jakąś tam szczelinę, pole manewru sobie zostawimy. I teraz, mojej drodzy, ja się to mocno zastanawiam. Aha, ale tu musi być wtedy wjazd do tych olejarni. On musi być jakiś konkretny. A my głównie będziemy jechali chyba z tamtej strony. No to tu jeszcze jeden może być i. Chyba, że tu zrobimy ten wias. No jeżeli byśmy tu zrobili wias, to czekajcie. Jeżeli tu byśmy zrobili wias, to tu jeszcze te dwie fabryki majonezu by sobie mogły stać. No nawet to tak, sam wam powiem, no. Palety nie będą stały, dlatego ja nie patrzę, że te obiekty poniekąd na siebie nachodzą, tylko pytanie, czy to będzie działać, nie? Bo. Wiecie, no nie będzie to się gryzło, bo ja nie będę robił wydawania palet, tylko będę robił sprzedaż automatyczną. Za pierwszym razem jedynie zrobię wydaj palety, żeby tradycyjnie sprawdzić ile zarobimy. I od teraz już taką metodę będę stosował. Ja już się tam nie bawię, wiecie, w sprzedażach kiedyś. Chociaż jak widz napisze, żebym tak zrobił, to oczywiście, moi drodzy, że dla widza zrobię. A ja chciałem jeszcze to, tam jakiś deser faktory, ale to musi być bliżej mleka. To nie może być, widzowie, tutaj. To nie może być tutaj. Tak byśmy nie chcieli, i zobaczcie, dajmy jeszcze. Jeszcze jedną olejarnię. A co? A co? My się, widzowie, będziemy szczypać, co? Powiedzcie, my się będziemy szczypać. My! Tak trochę, jakbym, jak jakbym ją krzywo zbudował. Nie wiem, słuchajcie, tak trochę. Albo mnie coś oczy się popsuły. Nie wiem, tamte prosto, a ta jakaś taka wyszła troszkę niezbyt. No tak, no tak bym powiedział, że mi nie wyszła. Aha, no teraz to już w ogóle mi nie wyszła. Czekajcie, teraz to mi nie wyszło. Chociaż z drugiej strony jakby delikatne, są, słuchajcie, z... czekajcie. Jedna jest pełna, więc jednej nie możemy. A tu nawet bym mógł. Wiecie co, ja myślę, że one są tak napchane za bardzo. Gdyby tak troszeczkę, by nam to troszkę takiego oddechu tu dało. Gdybyśmy, wiecie co, już tam strój, ten samochód będzie wystawał tam pichać. Ale zobaczcie, gdybyśmy zrobili te olejarnie dosłownie jakoś tak... Ja wiem. Tam ten samochód się drzewem zamaskuje. Żeby one nie były tak na sobie jakoś... Yy, Patrzcie, żeby nie były tak na sobie jakoś hamsko napchane, tylko tak. O. Chyba będzie to lepiej wyglądało, nie sądzicie? Że tak troszkę no te palety to już trudno się tam pousuwa. Że to tak będzie, wiecie? Taka mała jakaś tam. O. Coś, coś takiego. I tak to będzie moim zdaniem lepiej wyglądało. I wtedy między olejarniami jeszcze można tam jakieś jakieś ewentualnie drzewa posadzić, nie? Tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy dotąd, czyli moglibyśmy jeszcze trochę dalej, wtedy ten samochód już by mógł bardziej wystawać, by to bardziej realistycznie wyglądało. I wtedy... No, tak mi się wydaje, widzowie, że to może być. Zaraz się przekonamy. Ja się kasą nie martwię, dlatego sobie mogę pozwalać widzowie na takie jakieś tutaj machlojki. Bo jak widzicie, o kasę się nie martwię. No to zróbmy załóżmy coś pod ten deseń. No tak, z tyle. No to tu już tam za dużego wyjścia nie mamy, bo tam dzyndzel wystaje. Ale z drugiej strony nikt nam nie każe tam wjeżdżać. To niech chce dzyndzel wystaje. Drzewo tam mamy posadzić. Prawda, widzowie? Jakieś drzewa, trawkę tam się zrobi. O, zobaczcie. Tak, to chyba będzie lepiej 100 razy wyglądało. Ja to robię oczywiście na oko. Wszystko. Wiecie, jeszcze jedna? To ja nie, teraz już zgupiałem. Czy, czy, czy ja dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć olejarni. O kurde. Czemu ja wszystko robię, kurde widzowie? Odpowiedz, niech mi ktoś odpowie na to pytanie. Czemu ja wszystko tak hurtowo robię, nie? Sześć olejarni, ale inwestycja, widzowie. No dobra, tylko szkoda, że to będzie tak z mojego domu: takie kominy będą wystawały. Nie da się z tym za dużo zrobić, raczej, żeby to zakryć. I z tym majonezem muszę się zastanowić. Tak, przejrzyjmy się tutaj technicznie. A najlepiej technicznie to wiecie, co zrobić, nie widzowie? Wiecie, jak to technicznie najlepiej wygląda? Zawsze technicznie najlepiej jest się przejechać. I zobaczyć, tak, tutaj wyjazd, tak, no powiedzmy, że może być, ok, ale już tutaj by było ciężko z powrotem wjechać. No i załóżmy hipotetycznie, że tu miałby być ten wjazd, taka przerwa między tymi, i ja bym sobie chciał na przykład tu wjechać. No tak, wiecie, no tak. Tutaj bym chciał. Powiem Wam, że nie, te fabryki majonezu nie tutaj. Nie tutaj, widzowie, te fabryki majonezu tu nie. Wszystko jest w miarę spoko, ale z drugiej strony, kto nam każe, żeby to było nakichane? Przecież my możemy tu zrobić taki pasek zieleni i posadzić drzewa, którymi zakryjemy te kominy. Chociaż to też będzie ciężko później jeździć, ale możemy tu pasek zieleni zrobić. Będzie to 100 razy lepiej wyglądało. I w tym momencie, widzowie moi drodzy kochani, to w tym fragmencie gdzieś tutaj możemy zrobić fabryki majonezów. Na przykład tu zaczynając, czy, czy nawet na tym placu obok olejarni. Tam już jest zresztą koniec mapy swoją drogą. Dlatego nam coś tak nieładnie, to teraz tak, to to, aha, tylko te, o, widzowie, bo tego się nie da usunąć, po, 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 po będę musiał coś tu pomyśleć, to tutaj ta fabryka majonezu już, to to jest lipa, ta jedna olejarnia mi kompletnie nie. Dobra, jedną kasujemy w takim razie, bo jedną tak za dużo zrobiłem. Dobrze, dobrze, to teraz słuchajcie, to tu może byśmy się właśnie z fabrykami majonezów yy w trynili widzowie, zobaczcie. Jest wielki projekt. No na razie mówię, słoneczników no nie zasiejemy, to pewnie przełożymy na następny odcinek, bo nie mamy ku temu dobrego, dobrego czasu, ale też Wam może wtedy bym zdał relację ze zbioru oliwek. No nie będę tego robił na odcinku, czy tam zrobię w postaci jakiejś szybkiej przebitki, ale po prostu pokażę Wam, ile, ile tych oliwek Zebrałem tam jeszcze tą resztę z tego silosa po, po zaworze, żeby każda olejarnia jakoś tam pracowała, żebym chciał je już sobie jakoś tutaj w miarę widzowie zaplanować. A tu co? Tu jest jakiś mur i ja go usunąłem, tak? Aha, można. No dobra, no nie wiem po co ja ten mur usuwam, ale drzewami zasadzimy zasadniczo, nie? Widzowie. A tu już jest koniec mapy, tam nawet nie wejdziemy. Więc ja bym tu chętnie drzewa właśnie posadził. Czekajcie, tutaj było coś. A bo ta olejarnia. Też jest moje? O, Jezu, pod mapę wpadłem. I co teraz? No to widzowie sobie narobiłem. To mogę się jedynie gdzieś przeteleportować. Czekajcie. Gdzie jest ten mój traktor? Gdzie my to byliśmy? Czekajcie, bo się zgubiłem. Tu gdzieś byliśmy. Tu gdzieś stał mój traktor. Chyba tu. Czy nie tu? Tu. Siądź do pojazdu. Dobra, udało mi się uratować. Dobra, nie włażę już tam nigdzie, bo jeszcze gdzieś wpadnę. No trudno, słuchajcie, to zrobimy faktycznie tak, że to jakoś. Mm, jakoś fajnie po prostu zakryjemy. Dobra. Ja sobie pomyślę, może poza odcinkiem Widzowie, jak to tutaj ogarnąć, żeby tutaj mi pasowały te. te majonezy. Aczkolwiek może mi się uda już zrobić to jeszcze z Wami. Czyli majonezy, i potem punkt, punkt sprzedaży. No ale punkt sprzedaży to wystarczy jeden, bo wiadomo, że będziemy wtedy robili sprzedaż automatyczną. Raz nas tylko sprzedaż interesuje. I teraz, tak po prawdzie, widzowie, zakładając, jeśli byśmy zakładali, że nie trzeba tu wjeżdżać, tak? Że wiecie, że jakby, no nawet mogłoby to... A, chciałem to tak zrobić. Tak jest brzydko. Ale tak też jest brzydkie. Zakładając, że te palety nie musiałyby się... Ale to będzie ciasno tutaj. Ja nie chcę tak ciasno. Zobaczcie jak będzie nakichane. Nie, 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 nie. Bo patrzcie, zakładając opcję, że te fabryki majonezów mają... Że nie będzie trzeba tych majonezów odbierać, no to jedna fabryka majonezów wtedy jak najbardziej może sobie stać tak. Tu. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Zakładając, że automatycznie to się będzie wszystko dostarczało, tak? No to. Aha, możemy przesunąć, bo i tak jest latarnia, więc i tak tu wjazdu nie będzie. Bo widzowie, zakładając, że to będzie jakoś automatiko wszystko, nie? Może tak zróbmy. To już od razu byśmy się na. na... Tak, 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 tak. Może tak. Zakładając, że to wszystko byłoby automatiko, że nie musielibyśmy, tu wiecie, podjeżdżać, że te budynki praktycznie tylko stoją. No Tak bym też mógł, wiadomo. Jako takie powiększenie, ale no, nie wiem, czy tak chciał. Trochę mało realistyczne. Znaczy, a z drugiej strony, widzowie? Czekajcie. Zakładając, że my tu nie musimy wchodzić, tylko że będzie to wszystko się automatycznie odbywało, to czemu te budynki miałyby na przykład tak nie stać, nie? I sześć ich wtedy. Miejsce w razie czego, żeby dostarczyć yy, oliwę jest, aczkolwiek liczę na to, że automatycznie by to się robiło i to się przekonamy, bo jeśli to się okaże, że to działa, to automatycznie. No to po problemie. Przy Was, widzowie, chciałbym jeszcze tutaj zdecydowanie jedną rzecz zrobić. Um... O, malutkie. I posadzić fajne drzewko, ale nie wiem, czy. A, dobrze, oza taka mała. Duży dąb. O, 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 o. O, widzicie? Co bym chciał też, żeby zakryć tam te jakieś, wiecie, rzeczy, które pokasowałem, tylko że ja tych drzew też za dużo widzowie nie mogę posadzić. I to was zdziwi, ale. No nie mogę za dużo drzew posadzić, bo mam limit. I zaraz mi wyskoczy pewnie komunikat, że za dużo drzew. Także niestety. Ale chociaż trochę ten komin chciałem zakryć. Jakkolwiek go tutaj by nie nazwać. To chociaż tak chciałem zrobić, żeby Żeby w jakimś tam stopniu ten budynek zakryć, nie? A tych dużych drzew, słuchajcie, nie chcę budować stricte przy. Mm, stricte przed, bo będzie mi, będą mi one przeszkadzały, jak będę towar dowoził i nie będę nic widział. Już tak niestety nieraz miałem. Także. To jest jedyna opcja, co możemy widzowie zrobić. No, coś tam zieleni dodaliśmy, zobaczymy. Później pomyślimy jeszcze z resztą tego naszego tutaj bajzlu. Czyli co? Jeszcze równanie terenu z tego co widzę, bo tutaj troszkę nie, nie zrobiłem. Czy ja, słuchajcie, zrobię to jak najbardziej widzowie poza odcinkiem. Dam wam śmiało relacje, co zrobiłem, jak zrobiłem, to możecie się spodziewać. I plan jest taki jeszcze na, na najbliższe właśnie te odcinki, żeby zająć się właśnie słonecznikami, czyli ich sadzeniem i pokazać Wam, jak przygotowuję sobie to pole pod słoneczniki. Więc nie będę jakby tej ziemi kupował w tym odcinku, bo chcę to zrobić, rozumiecie, wszystko w jednym odcinku, czyli kupienie ziemi, zaoranie, przygotowanie pola, no i sadzenie. Nie, chciałbym to po prostu zrobić w jednym odcinku, bez tam, wiecie. Nie lubię tak, jakby rozdzielać tematów odcinków. No, dziś to po prostu się olejarniami zajęliśmy. I zobaczymy, jak ta fabryka majonezu się spisze. Czy to będzie tak działało? Bo. Aha, tylko jeszcze ten punkt sprzedaży majonezu trzeba kupić. Ale to go możemy. Moi drodzy, to z tego co pamiętam, to jakaś popierdółka była nie za duża. To my to możemy sobie wstawić gdziekolwiek. To jest do tych deserów, ale to akurat pamiętam, że kupowałem, to było do ryb, do majonezu, zobaczcie, to jest taka popierdółka i to sobie może stać tam, wiecie, nawet tutaj dla pizzu może sobie stać, nie? Ale nie chcemy tutaj, my sobie to postawimy na przykład na razie testowo tu przy drodze, że niby tam pan handluje tym majonezem, tak żeby się wczuć, natomiast absolutnie, prawdopodobnie tam nie będziemy jeździli, no przypuszczam, że raz... Może pojedziemy, bo tutaj weźmiemy stąd ten majonez i zawieziemy go tu. I, i oczywiście normalnie bym tak robił. Inaczej bym te budynki porozplanowywał. Może jeszcze będę miał pomysł, żeby to tak nie było, to może jakoś rozplanuję na oba. Tutaj. No, zobaczymy, to jeszcze się zastanowimy, widzowie. Nie ma co tam wybiegać za bardzo. W przyszłość, wiecie, jak jest. To dużo rzeczy się dzieje na spontanie. Natomiast tu. Raczej chciałbym, żeby ten wjazd właśnie stąd był też do olejarni bezpośrednio, żeby no jednak ten, ten, ten tutaj przejazd miał miejsce. No i cóż tam jeszcze byśmy mogli zrobić? Zastanowię się, czy tu właśnie troszkę nie dać jakiejś zieleni, żeby tak nie było betonowo, bo tak jakoś tak... Wiesz, jest to taka część fabryczna, słuchajcie, może być. Tu zieleń de facto to... Może sobie być, nie wiem, żywopłot przy owcach. O, już prędzej żywopłot przy owcach, posadzić tam, dać żywopłot i. Znaczy, no widać, że to są fabryki. No tam jest największy komin, ale to już tamtego budynku raczej nie zburzymy, bo tam nie wejdziemy. Ja bym najchętniej tamten komin, słuchajcie, zburzył. Patrząc, że z mojego okna w domu będzie to kiepsko wyglądało. Widzowie, to tylko o to chodzi, o nic, o nic więcej. Ale widzicie to, co tam jest. To nawet chyba nie jest olejarnia już tutaj. Widzicie. Coś usunąłem. Coś widzowie usunąłem. Ale to jakiś tunel usunąłem. Jakiś tunel. Widzowie, to ja tunel usunąłem, a nie to co chciałem. Nie to, co chciałem. Tego budynku już się raczej nie da usunąć. Szczególnie, że to jest napisane, że należy do mnie. O, znajdźka jakaś. Patrzcie, znajdźkę znaleźliśmy, widzowie. Odbierz. Kunia znaleźliśmy, widzowie, kunia. Okej, okay. aha, bo tu mamy jeszcze tą fabrykę, e, fabrykę odzieży, no ale to jakby nas też tak... Nie interesuje, bo to będziemy automatycznie sprzedawali. Więc to z poczkodu, już jakiś tam dziwny płot, to też go usuńmy. Po co nam to tutaj? Oj! No to narobiłem, widzowie. No to narobiłem teraz. O, ja pierdziele. Ale narobiłem. Widzicie, jestem szkodnik. No nic, to trzeba to, to trzeba to już naprawić. Na koniec odcinka szkody zrobiłem straty. No a tam ja się nam nie przejmuję, bo wiecie, kasy mamy tyle, że... No jakbym się bardzo uparł wszystkie fabryki, mógłbym, nie wiem, opróżnić, czy, czy yy, wszystkie totalnie mógłbym na nowo wybudować A ja, i ten. I, i, tak, I tak by było spoczko. I, 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 gdzie to, jak to było? Nie chcę za daleko. Wolałbym może troszeczkę tak. Chyba tak to był. No dobra, wełna jest, tylko chyba jakoś dziwnie zbudowałem z tą wełną. Ale zobaczmy, to już to będzie trzeba tu na nowo widzowie wełnę dostarczyć. To jest jedyny minus tego e, mojego szkodzenia, że będę musiał na nowo wełnę dostarczyć. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Już nie ma co tam, e, kochani moi drodzy, sobie gdybać. Mamy olejarnie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć olejarni. E, także, 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 także. A bo ja tu zbliżenie robiłem ostatnio. Dobra, mówię, co to takie wielkie. Także zerknijmy sobie, gdzie te olejarnie są. Olej słonecznikowy nie, bo nie mamy słoneczników, rzepakowy nie, a oliwki, jak najbardziej. Tak. Także tą produkcję tutaj też włączymy. Niech ta oliwa z oliwek się już produkuje. Na razie zrobimy na dystrybucję i zobaczymy, jak to będzie. No i do następnych też trzeba oliwę z oliwek dostarczyć, znaczy oliwki trzeba dostarczyć. Żeby do pizzy było. Natomiast będziemy potrzebowali faktycznie tą oliwę z oliwek do majonezu. Aha, bo tu jest majonez, zobaczcie. Czyli jest coś takiego jak słonecznikowy, rzepakowy, a dostarczone materiały, majonez. Czyli tak, tutaj mamy ze słonecznikowego, tutaj mamy z, z oliwy z oliwek, czyli oliwa z oliwek i jajka. Zobaczcie widzowie, a jajka to my zaraz tu przywieziemy. Zobaczcie, jak fajnie. Czyli tutaj dostarczamy dane konkretne. Są, są trzy rodzaje: czyli albo olej, oliwa właśnie z oliwek, albo z rzepakowego, albo ze słonecznikowego. Fajnie, fajnie, fajnie. Czyli możemy jeden rodzaj majonezu produkować z samej, samych oliwek. A jak jeszcze dodatkowo będą słoneczniki, to czemu nie? Czy rzepak? Nie wiem, widzowie, czy rzepak jest mi do czegoś potrzebny. Tak szczerze mówiąc, o tu jest jeszcze jakaś olejarnia. Aha, bo tu są oliwki. Dobra. Dobra, dobra. Słonecznika nie ma, no bo słonecznik trzeba by wyłączyć. O, i rzepakowy też wyłącz. Sama oliwa z oliwek, żeby się robiła. Pięknie, widzowie, podoba mi się to. Bardzo mnie się to, widzowie, podoba. Już sobie włączymy. Oliwę z oliwek. Pięknie, dobra. No to tyle w tym odcinku. W takim razie, drogi kochany, wspaniały, cudowny widzu. Będę bardzo wdzięczny jak. Zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo też to, co piszecie i, i oceniacie, jak Wam się podoba bądź i nie, moja praca też mnie motywuje, żeby coś robić lepiej. Także na pewno jakieś tam poprawki zrobię do następnego odcinka, a też poza odcinkiem wiadomo, no i cóż, no i na pewno będę miał w planach z tej całej tutaj tych całych oliwek zapełnić na tyle te olejarnie. Myślę, że się to uda. I kolejny temat odhaczony, więc no, no, siłą rzeczy, drogi widzu, już ta seria zbliża się do końca. No, nie oszukujmy się, już, już zbliżamy się wielkimi krokami do końca serii, ale jeszcze będę starał się na tej serii, w tym mieście, na tej mapie coś podziałać, bo, bo no, kurczę, podoba mi się, nawet coraz bardziej mi się to podoba. Jeszcze się nie nudzi. Także w następnym odcinku działamy, kupujemy pola, na pewno podsłoneczniki i coś będziemy działać. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!